Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Klaudii Matery. Nawróćcie się. Nadchodzi czas oczyszczenia. Prorocze objawienia siostry Marii Natalii Magdolnej. Siostra Maria Natalia urodziła się 31 stycznia 1901 roku na Węgrzech. W wiosce nieopodal miasta Pożoń, które w 1939 roku zmieniło nazwę na Bratysława, jak nazywa się dzisiaj stolicę Słowacji, ale które w języku węgierskim nadal funkcjonuje jako posony. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej. Prosowiecki rząd czechosłowacki wyrzucił z miasta ludność niemiecką, a węgrów wysiedlił do ich kraju. Te historyczne zawirowania miały później znaleźć odzwierciedlenie w jednym z mistycznych doświadczeń siostry Marii Natalii. Otóż w 1945 roku siostra, która Przebywała wówczas w zgromadzeniu sióstr dobrego pasterza, świętej Marii Magdaleny, w Keszkemet, wpadła w ekstazę i została przeniesiona w duchu do Nazaretu z czasów Jezusa. Tam usłyszała głos, który kazał jej przemierzyć wioskę wzdłuż i wszerz. Przejęta pragnieniem ujrzenia Jezusa pukała do kolejnych drzwi, aż wreszcie pewien człowiek zaprosił ją do środka i obiecał, że jego matka wskaże jej drogę. Kobieta, w której przybyszka natychmiast rozpoznała Najświętszą Dziewicę, za podszeptem Jezusa wyjawiła Marii Natalii, że jeszcze tego samego dnia w południe zjawi się w klasztorze siostra o imieniu Kordula. O której przybyciu nikt nie wiedział, i poprosi o gorliwe modlitwy w jej intencji. Przepowiednia wypełniła się. W południe do bram konwentu zapukała siostra Kordula z domu generalnego w Pożoniu. Po tym jak miasto zostało włączone do Czechosłowacji, policja zaczęła ścigać zakonnicę z racji jej niemieckiej narodowości. Siostra Maria Natalia otrzymywała przesłania przede wszystkim w latach 1939-1943. Jezus i najświętsza dziewica mówili w nich o całym świecie, lecz także o losach Węgier, zarówno sprzed II wojny światowej, jak i po niej. W czasie trwania konfliktu. Widząca przekazała Piusowi dwunastemu wiadomość od Jezusa. Papież miał zrezygnować z pobytu w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Istotnie miasteczko zostało zbombardowane, a ojciec święty ocalał. Zakonnica musiała również udzielić surowych napomnień zwierzchnikom węgierskiego kościoła katolickiego. Mieli oni zrzec się swoich prywatnych dóbr na rzecz potrzebujących i praktykować pokutę. Duchowni tylko w niewielkiej części odpowiedzieli na apel Jezusa i uskutecznili apostolat ekspiacyjny. Sytuacja zmieniła się po II wojnie światowej. W 1945 roku, kiedy urząd księcia prymasa Węgier objął kardynał Józef Mindszenty. Nowy prymas niezwłocznie kazał zbadać sprawę mistycznych doświadczeń siostry Marii Natalii oraz treść otrzymywanych przez nią przesłań. Trudno się zatem dziwić, że historyczna, duszpasterska i duchowa misja kardynała okazała się mieć dla widzącej kluczowe znaczenie. Pozwólmy, aby ona sama opowiedziała nam o tym. Kiedy w 1945 roku kardynał Józef Mięczenty został mianowany prymasem Węgier, najświętsza dziewica kazała mi nieustannie się za niego modlić. Od tamtej pory zawsze pamiętałam o nim w modlitwie. Pewnego dnia Jezus rzekł, Moja córko, musisz powiedzieć mojemu synowi Józefowi, że dla zbawienia dusz należy powołać do życia zgromadzenie, którego członkini będą się oddawać praktykom ekspiacyjnym. Koniecznym jest również, aby tego rodzaju nieustającym praktykom towarzyszyła adoracja Najświętszego Sakramentu. Kardynał ma ufundować tę kongregację. Powinien jak najrychlej dowiedzieć się o tym moim pragnieniu, ponieważ zbliża się czas, kiedy uczynienie mu zadość stanie się niemożliwe. Rozmówiłam się na ten temat z moim kierownikiem duchowym. Kardynał uznał autentyczność tego oraz wszystkich pozostałych przesłań siostry Marii Natalii. 20 stycznia 1946 roku powiedział podczas homilii: Jesteśmy ubodzy i nie możemy wznieść wspaniałej katedry. Możemy jedynie z wielkim mozołem odbudować kościoły zniszczone w czasie wojny i zmienić je w miejsce ekspiacji. Te kościoły, które przetrwały, także powinny stać się ośrodkami ekspiacyjnymi, podobnie jak każda kaplica, każda rodzina i każda wierząca dusza. Jak napisano w księdze Izajasza, niech zamiast cierni i pokrzyw grzechu wyrosną cyprysy i mirty ekspiacji. Słowa kardynała odbiły się bardzo szerokim echem, a kościoły wypełniły się wiernymi. Jednak sam kardynał był odtąd nieustannie nękany. W prasie rozpoczęła się przeciw niemu oszczercza kampania. 22 lipca 1946 roku Miętrzęty polecił siostrze Marii Natalii oraz kilku innym zakonnicom, żeby opuściły macierzyste zgromadzenie sióstr dobrego pasterza i założyły nową kongregację ekspiacyjną. Miała być ona poświęcona Maryi Pannie zwycięskiej królowej świata. Wiosną i jesienią 1985 roku najświętsza dziewica przekazała mi dwa bardzo podobne przesłania. Za pierwszym razem powiedziała ze smutkiem Poleje się krew. Było mi dane odkryć, który naród spotka taki los. Za drugim razem ukazała się jako matka bolesna i dzierżąc w dłoni kielich pełen krwi, oznajmiła: Przyjdzie wam pić z tego kielicha. Mój syn także z niego pił i dopiero po męce dostąpił chwały. Kilka miesięcy później dziewica znowu przemówiła. Mimo, że rozlew krwi nie ustał, to za sprawą rozlicznych praktyk pokutnych niebezpieczeństwo zagłady zostało zażegnane. Świat ocalał dzięki ekspiacji. Nie doszło do wielu zawirowań, które poddałyby ludzkość ciężkim próbom. Ruchy ekspiacyjne, które powstały na Węgrzech, i stamtąd rozprzestrzeniły się po krańce ziemi, nowenna odmawiana w pierwsze soboty miesiąca, konsekracja życia oraz inne inicjatywy wynagradzające, wszystko to bardzo cieszy Boga Ojca. Słysząc to zapytała niebieską matkę. Kiedy przyjdziesz? Odparła, nie przyjdę. I już tutaj jestem. Kiedy modliłam się żarliwie, błagając dziewicę, żeby uchroniła świat przed katastrofą, ukazała mi się Matka Boża. Była przepiękna i słodka, a jej majestat nie przejmował trwogą. Trzymała w dłoni pięcioramienną gwiazdę, która symbolizowała świat, i rzekła. Nie lękaj się. Otrzymałam te gwiazdę od niebieskiego ojca w dniu moich dwutysięcznych urodzin. Pojęłam, że Maryja ocali świat. Ale zarazem dotarło do mnie, że nie obędzie się bez cierpienia. Jesienią 1985 roku w trakcie jednego z widzeń zobaczyłam Węgry. Nie dostrzegłam jednak ani śladu tej duszącej szarzyzny, która czasami je powija. Wszystko skrzyło się i błyszczało, jak gdyby cały kraj zmienił się w zalaną słońcem kryształową kulę. Promienie spływały z nieba. Zauważyłam, że ich źródłem była Maryja panna. Oślepiające światło otulało ją niczym płaszcz. Zbliżała się do mnie, z każdą chwilą większa, a w końcu przystanęła nad Węgrami i, emanując blaskiem, rozświetliła wszystkie kraje świata. Rzekła: Przyszłam po dziedzictwo, które do mnie należy. Wówczas po raz pierwszy mówiła mi o świętym władcy Stefanie. Kiedy ukazało mi się chwalebne przeznaczenie Węgier, zapytałam Maryję: Ukochana Matko, czy naprawdę jesteśmy tak święci? Odparła łagodnie. Dostąpicie zbawienia nie dlatego, że jesteście święci, ale dlatego, że należycie do mnie. Święty król Stefan oddał królestwo Węgier pod opiekę Najświętszej Maryi Panny. I ustanowił ją jedyną, prawomocną spadkobierczynią. Dziewica nie ukrywała przede mną szczególnego przywiązania do tej ziemi. Gdy widzenie dobiegło końca, zapytałam: Droga matko, czy pewne narody są ci bliższe aniżeli inne? Odparła: Nie. To Wy wprowadzacie takie rozróżnienia. Przychodząc do mnie w duchu ekspiacji i pokuty, tchniecie w Wasze przyszłe losy światło i radość. Jeżeli będziecie błagać mojego syna o miłosierdzie i wypełniać wolę ojca, światło zamieszka w Was, abyście mogli opromienić nimi innych. Nie ma takich niebiańskich obietnic, które nie doczekałyby się spełnienia. Ojciec powierzył mojej matce całą ziemię, lecz święty Stefan przekazał mi wasz kraj w spadku. Dlatego proszę ów drogi sercu naród, aby modlił się i pokutował. Jestem z wami. W tamtej chwili Węgry ukazały mi się jako jałowa pustynia. Tu i ówdzie kiełkowały świeże rośliny, które musiały rosnąć w grupach, aby przetrwać. W przeciwnym razie usychały już po kilku minutach. Dziewica dała mi do zrozumienia, że należy powołać do życia małe wspólnoty modlitewne. Tylko pod tym warunkiem życie mogło zatriumfować nad śmiercią. Wytłumaczyła mi także, iż Pączki usychały wskutek grzechu, z którym powinno się zaciekle i bezustannie walczyć. Zauważyłam, że płaszcz Maryi był przesiąknięty krwią Jezusa, która nadawała mu barwę szkarłatu i purpury. Wkrótce potem moją uwagę przykuli aniołowie, którzy nabożnie oddawali hołd królowej. Byli odziani w białe, czerwone i czarne szaty. Uświadomiłam sobie znaczenie tych kolorów: biel symbolizowała czystość przyszłego świata, czerwień męczeństwo świętych w imię tejże czystości, a czerń bolesną żałobę po potępionych duszach. Wtem Maryja Panna ruszyła przed siebie, zarazem wdzięcznym i majestatycznym krokiem, kierując się ku ziemi. Nie byłam w stanie dojrzeć celu jej wędrówki. Wiedziałam jednak, że pozostaje blisko Ojca Niebios. Świat ukazał mi się jako olbrzymia kula, opasana cierniową koroną z grzechów i przywar Następnie zobaczyłam szatana, który niczym wąż wił się dookoła globu, ociekając brudem i siejąc ziarna wszelkiego grzechu. Matka Boża wzniosła się dostojnie nad ziemię jako zwycięska królowa świata. A jej pierwszym królewskim gestem było Rozpostarcie płaszcza przesiąkniętego krwią Jezusa. Później pobłogosławiła ziemię, która otrzymała zarazem błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Szatański wąż przypuścił na dziewicę atak, dysząc straszliwą nienawiścią i ziejąc ogniem. Bałam się, że płomienie strawią płaszcz Maryi. Ale nie były w stanie go dosięgnąć. Dziewica zachowała zimną krew, jak gdyby starcie w ogóle jej nie obeszło. Z wielkim spokojem położyła stopę na szyi węża, z którego pyska nadal buchały płomienie symbol nienawiści i odwetu, ale który nie mógł już wyrządzić jej krzywdy. W miarę jak oplątując świat, ciernie grzechu znikały. Z pomiędzy kolców wyłaniał się i rozkwitał kwiat lilii. Spostrzegłam, że błogosławieństwo dziewicy objęło każdy kraj i każdą nację. Jej głos brzmiał dostojnie i czule, gdy mówiła: Oto przybywam. Przychodzę wam w sukurs, przynoszę porządek i pokój. Możecie na mnie liczyć. Jezus wytłumaczył mi, że nasza niepokalana matka zwycięża grzech swoją królewską mocą. Lilia zaś jest symbolem oczyszczenia świata, przyszłej rajskiej epoki. W której człowiek będzie wolny od grzechu. Zapowiedział nową erę historii ludzkości. Ludzie odkryją w niej to, co utracili w raju. Kiedy moja niepokalana matka postawi stopę na głowie węża, zamkną się bramy piekieł, a zastępy aniołów przystąpią do walki. Położyłem pieczęć na moich wiernych, aby nie polegli na polu bitwy. Zdaje się, że obchodzono właśnie uroczystość Chrystusa Króla w 1939 roku, kiedy Zbawiciel objawił mi się w widzeniu jako mój prawdziwy oblubieniec. Był pełen majestatu. Jego piękne oblicze emanowało tkliwością, a z całej postaci biła miłość. Z ramion spływał królewski płaszcz, głowę zaś zdobiła potrójna korona. Jakkolwiek osoby wysokiej rangi wprawiają mnie w onieśmielenie, przy nim nie odczuwałam lęku. Czułam, że przyciąga mnie do swojego boskiego serca z taką siłą, że wydało mi się, iż frunę, i padłam mu do stóp. Pan pomógł mi się podnieść i okrył mnie połą swego płaszcza. Mój panie, mój królu, proszę na zawsze złóż we mnie swoje królestwo powiedziałam a Jezus odparł Mój królewski tron jest już w twoim sercu Moja władza w tobie jest absolutna Ale tam gdzie króluje moja miłość trzeba także wznieść mój krzyż Wtedy zrozumiałam że Jezus domaga się ode mnie pewnych poświęceń Przejęta duchem ofiary Gotowa być Mu posłuszną, powiedziałam. Mój dobry Jezu, pragnę, żeby wypełniła się we mnie Twoja wola. Dla Ciebie jestem gotowa dźwigać krzyż. Spojrzał na mnie dobrotliwie. Tuląc się do jego serca, zauważyłam, że ogarnia wzrokiem całą ziemię. Uświadomiłam sobie, że żarliwie czegoś pragnie, a wówczas pochylił się ku mnie miłośnie i rzekł Jeżeli syna uznaje się za króla, to jest rzeczą słuszną i właściwą, aby i jego matka była traktowana po królewsku. Dlatego pragnę, żeby cała Ziemia uważała moją niepokalaną matkę za zwycięską królową świata. Niechaj ten tytuł zostanie jej nadany uroczyście i publicznie. Gdy Jezus wypowiedział ostatnie słowo, ukazał mi się świetlisty obłok, z którego wyłaniała się wspaniała procesja. Nie sposób opisać ludzkim językiem tego, co jest nadprzyrodzone. Jezus przyglądał się pochodowi z bezbrzeżną radością. Widziałam, jak aniołowie niosą niebiański tron, na którym najświętsza dziewica wstąpiła jako królowa. Była odziana w królewski płaszcz i potrójną koronę, która oznaczała szczególną więź Maryi z trójcą przenajświętszą, jako córki, oblubienicy, a zarazem. Matki Boga. W prawej dłoni dzierżyła królewskie berło, a w lewej ziemski glob. Dzieciątko Jezus siedziało na nim w królewskich szatach, z koroną podobną do tej, którą miała na głowie dziewica. W lewej rączce trzymało niewielki krzyż, który kurczowo przyciskało do piersi. W prawej Miało berło. Tymczasem procesja posuwała się w rytm niewysłowienie pięknej muzyki, która nie jest znana na ziemi. Nagle widzenie ustało i w miejsce dzieciątka objawił się dorosły Jezus, Chrystus Król, ze zwycięską królową świata u boku. Zrozumiałam, że wizja pochodu była zwiastunem przyszłych procesji, które miały się odbywać ku czci zwycięskiej królowej świata, na wsiach i w miastach, na polach i w górach, w domach i w sercach. Zbawiciel wyjawił mi, że uroczystości odbędą się za pontyfikatu Piusa XII, a przenajświętsze serce Jezusa w szczególny sposób je pobłogosławi. Wybrani księża doświadczą w związku z tym nowym kultem wielu bolesnych upokorzeń. Zawsze jednak będą mogli liczyć na pomoc i obecność Jezusa. Mówiąc, Jezus położył prawą rękę na swoim przenajświętszym sercu, a potem uniósł ją w błogosławiącym geście. W tej samej chwili. Rzeka łask spłynęła na owe kapłańskie dusze. Następnie tu boskim wzrokiem mojego ojca spowiednika, i choć nie wypowiedział ani słowa, zrozumiałam: Błogosławieństwo mojego serca, płomień mojej miłości i siła mojej woli będą Twoimi sprzymierzeńcami. On zaś stanie się rampą, po której moja niepokalana matka wstąpi na chwalebny tron jako zwycięska królowa świata. Oto sekret czasów ostatecznych, szczęśliwej epoki, która nastanie. Kiedy Maryja błogosławiła światu, dobiegł mnie śpiew aniołów i świętych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, poprzez najświętszą dziewicę, zwycięską królową świata, teraz i na wieki. Amen. Alleluja. Pojęłam, że ta pieśń pochwalna jest potężną modlitwą dla duszy. Która wznosi ją nieustannie, ze szczerego serca i z pełnym wewnętrznym oddaniem. Jezus pragnie obdzielić szczególnymi łaskami dusze, które niestrudzenie zabiegają o szerzenie kultu zwycięskiej królowej świata. Później także widywałam najświętszą dziewicę w towarzystwie Trójcy, odziana w królewskie szaty górowała nad ziemią. Pomimo królewskiego dostojeństwa była przepełniona doskonałą pokorą, miała łagodne i serdeczne rysy, ale jej twarz wyrażała opanowanie i powagę. Nosiła białą jak śnieg suknię, przewiązaną w pasie niebieską szarfą. Z jej ramion spływał purpurowy płaszcz, spięty na piersiach błyszczącą złotą klamrą, będącą symbolem powiązań z trójcą. Na płaszczu falował turkusowy woal. Kasztanowe włosy z przedziałkiem na środku prześwitywały spod lekkiego welonu. Głowę zdobiła potrójna korona. Była inna niż ta, którą widziałam wcześniej. I pod względem formy niewiele różniła się od tiary. W lewej dłoni dziewica dzierżyła berło, a prawą unosiła wysoko, aby błogosławić światu i zsyłać nań łaski. Spływały one na Ziemię, jako wydobywające się z ręki promienie. Widziałam, jak światło zalewa Węgry, a szczególnie Kościół, cierpiący i prześladowany, ale w ostatecznym rozrachunku zwycięski. Prawa stopa najświętszej dziewicy przygniatała głowę węża, który wił się, nieodwołalnie pokonany. Potwór został ostatecznie unicestwiony. Dziewica cieszyła się z odniesionego zwycięstwa, a jej radość udzielała się Trójcy Przenajświętszej i spływała na ziemię, która chroniła się, nawrócona w cieniu potęgi i majestatu Maryi. Potem dziewica pochyliła się ku mnie z matczyną miłością i wyszeptała łagodnie. Ekspiacja? Ekspiacja, ekspiacja nie ma innej drogi, abyście stali się godnymi łask i miłosierdzia. Matka Boża powiedziała mi również: Czas nawrócenia świata jest ukryty w głębi mojego niepokalanego serca. Nawet syn nie zna dnia ani godziny. Znają jedynie Ojciec, który złożył swoją tajemnicę do skarbnicy mojego serca. Jeżeli chodzi o Was, to powinniście się modlić, być ufni i wyzbyć się lęku. Ja, zwycięska królowa świata, udzielam Wam swojej potęgi i pomocy. Jestem bliżej niż myślicie wy, którzy poznaliście prawdę, radujcie się i czekajcie, nie ustając w ekspiacji wynagrodzeniu i pokucie. Radujcie się, powtarzam, radujcie się, ponieważ Ojciec dokonał przeze mnie rzeczy wielkich. Wywyższył mnie spośród wszystkich ludzkich istot i obdarzył władzą królewską. W moje ręce złożył dzieło zbawienia grzesznego świata. Jestem zwycięską królową świata, królową wszystkich dusz i wszystkie piekielne potęgi muszą uznać moje zwierzchnictwo. Zapamiętajcie, co Wam powiem: Zwycięstwo jest w moich rękach. Moja królewska władza oznacza błogosławieństwo i miłosierdzie dla wszystkich dusz, wszystkich narodów i dla całego świata. Gdyby władza nad światem nie została mi dana, świat już dawno runąłby w piekielną otchłań zniszczenia. Moja władza jest władzą matki, bez której dzieci nie ostałyby się przy życiu. Moja władza rozciąga się także na aniołów i archaniołów. Oni z polecenia ojca walczą u mego boku o ostateczne zwycięstwo nad złym i jego sprzymierzeńcami, którzy objawiają się nam w ludzkiej postaci. Więcej w książce Klaudii Matery. Nawróćcie się, nadchodzi czas oczyszczenia. Prorocze objawienia siostry Marii Natalii Magdolnej. Wydawnictwo, Esprit.